boję się, że ta muzyka zaginie. Kto będzie grał? Ja do muzyki to bym leciał jak mucha do maszyny. To się cię złapał, ten stary siedział z tą muzyką. To jakbym usłyszał muzykę, to mnie się robiło coś. Mnie przeszywały takie dreszcza, jak się gra. Tak, jak się gra. Ja musiałem, ja mały chłopaczek byłem, tam na dożynki latał tam do dworu, jak muzyka grała, żeby słuchać tych muzykantów. Jak to gra, ja ocha tam zgrywali zawsze te dożynki. Oj, żebym tak kiedyś zagrał, tak z takie myśli byłem, żebym ja tak kiedyś zagrał. Ojciec przychodzą, mówią, chodźcież, bo furmanka przyszła. Weźcie te deki z tymi książkami. Mimo w to grać, idziemy na uciekaj tam. No cóż, nauczyciel powiedział, poślijmy. To podziwiały kobiety, jak nas zobaczyło, jakie dzieci idą grać. Tak, no ale poślijmy z chłopcami dalej, bo ja w domu miałem. Szkoła na jednej stronie, przez drogę organistówka, to tak jak ten dom i to wszędzie przez drogę u organisty. Po lekcji szkolnej, lekcja, to tamten na trąbce, a ja na skrzypcach. Był bardzo dobry organista, tak. No ale to trwało krótko. Był półtorak, nazywał się półtorak Mikołaj. Bardzo dobry muzyk, nauczyciel, przepraszam. Ale muzyk też. Po szkole, jak już orkiestrę założył, rozpisy dał, instrumenty z nas poznał. To, co trzeba więcej. No i śpiew. Śpiew. To ja tam zaciągał drugim głosem. A on się zaraz interesował. Kto tam? A to ty, Staszek? Tak. A, bo ty tam już skrzypeczki miałeś za krowami i grałeś po domu. Tak, bo tak było. Tak, bo to z ojcem się znali. A ja mówię, ja chodzę, proszę pana kierownika do tego. Chodziłem do organisty króla. A król, tak, król znał go ty. Tak. I był taki jałocha muzykant. Profesora grał, w Ameryce był. Z cyganami trochę, bardzo, to mam na zdjęciu, bo bardzo dobrze znał nuty. Tu tylko mówi, nie chodź, a gdzie jeszcze chodziłeś? Do Jarosa, do Czubali, do tych muzyków wiejskich. Oni cię mnie nauczą. Ja ci otworzę drogę na świat.
żeśmy grali w Orkus na chórze. Bardzo się ludziom podobało, na głosy rozpisał. Tak, ja se grałem nisko jeszcze, nie tego, bo, ale się grałem tam. No i chodziłem dalej i dużo wiedzy zdobyłem, dużo wiedzy. Ja tak to nawet może na 100% nie, bo daleko, muzyka to jest do śmierci nie skończona, ale na 100-60% może ile trochę wiedzy mam. Bo niektóry gra, proszę panów, nawet nie wie, jaki to wacji. Zapytaj go, jaki to nie wie. A to trzeba wiedzieć. A to, panowie kochani, to jest instrument najstarszy i najtrudniejszy do nauki, do grania. Najtrudniejszy. Nie ma trudniejszego. Na tych czterech strunach trzeba opanować wszystko. To jest pierwsza pozycja. Palec po palcu następuje zastępuje drugim. O, ten palec potem idzie tu. Jest druga pozycja. I znowu trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma. Ale czym dalej pozycję, ten czas ściskać blisko siebie, bo by nie stroiło. To jest ważne. Tak. To jak nie zrobisz tego, nie będzie wibracji i to nie będzie ładne. To już się grało na stale, ale to było przykre. Jak w Pawlinie Nieros, to grałem takie wesele w Miernowie. Taki Krepski był Ukraińiec w granatowej policji. Tak, bo wszyscy Ukraińcy poszli z nim. Przyszło dwóch Niemców i ten komendant, a sołtysem był Dybek, znał dobrze niemiecki. My gramy wesele w Podo. Od razu i miał ręką tu, a ja się zastawiłem smyczkiem, smyczkiem i upadł, skoczyłem i pouciekali mi. Do wózka zabierzemy, a wózko to był drugi Oświęcim. Tam też mordowali, ładnie parę osób zamordowali. Mieliśmy tam takie zebranie, zjazd taki tam, rybak opowiadał w Warszawie, bo tam była cała katorga w wózku. Tak, a my się przelękli, pojedziemy do wózka, ten Dybek po niemiecku prosił, to jest taki zwyczaj, panowie tego. No i jakoś znikli. Z takich Niemców ciężko było grać. Tak, bo nieraz jak Niemca wpadło, to tam ludzie na froncie walczą, że grają chce. Dostały muzykanty nieraz tego. Złapali nas, a to było najgorsze jedno. W koniec mostach był łagier cały. Tam na przymusowe roboty wieźli ludzi, głodni ludzie. A oni nas zebrali i grać tam. I grać. Chce się komu grać, jak ludzie płaczą. Zacząłem grywać z takimi, na Gabry się nazywali, zespół. Grałem z nimi 10, może nawet 12 lat. Przeszedłem później, takie Jarosy były. 2 lata grałem. Z Barylakami 2 lata, z Nowakami 2 lata, także tu skończyłem z Kocerbą. Przeszedłem z Kupiszem, Kupisz zmierzył orkiestrę, prowadził na Gackach. Ograłem 2 lata z Topolskim, z Bochniakami, z Krawczykiem, no tam jeszcze zespół. Takie coś, z którym harmonistą pierwszym grałem. Jest pierwszy Bochniak, czyli Łoba stoimy na zdjęciu. Bardzo dobry harmonista. O, to stary zespół. Ten Jałocha są tu w środku. Tutaj, to był dobry muzyk. Da. Stary zespół. Uczyłem się u tego pana, co na trąbce grał. No, tu było zdjęcie z Chrobrza z Wesela. Fachowo trzymać skrzypce, smyczek, wszystko, bo tam było zdjęcie, pójdzie do... No i zrobione. Tak się obchodziło 1 maja dawniej. Musiała być muzyka w Kilczowie. Panie, prowadzimy cały orszak. A to było właśnie w tym Kazimierzu, proszę państwa, z tym Pasternakiem. W Kazimierzu Drobnym.
było wesele ograne 1276. Poprawy, jak to na drugi dzień poprawy wesela, 276. Bo ja notatki prowadziłem na to. Tam nas tylko trzech było, co zapisywało to. Niektórzy podziwili się, że ja to... Zabawy 658. Choinki 184. Odpusty 86. Sylwestry 38. Występy 206, razem 2724. Zrobione. Nie, nie mało, nie? To trzeba mieć chęć. Trzeba się urodzić muzykę, trzeba mieć chęć, trzeba kochać tę muzykę. Ale tak, z niczego, że a on gra to jadę. Nie. Najgorsza to jest, panowie, ta trema. To jest zmora w życiu muzykanta i każdego, który, aktora i wszystkich, kto tylko występuje. Widzi się, zdaje się, że nie. A jak tu trzeba umieć to opanować, żeby się nie tego... Jednak jak się wychodzi, dreszcze przechodzą człowieka. Boję się tak, że ta muzyka zaginie. Z powodu tego, że takiego, że według siebie wiekiem, 86 lat. Oni jeszcze zadowoleni ze mnie, ja z nich. Ale czy to można na długo liczyć? Nie. Dzisiaj się jest, a jutro nie ma. Nie będzie miał kto zabrać. Thank you.